Uj. Okej, okay, jesteśmy z Uj, powrotem. uj. aha. Nie. Dobra. Się psuje wszystko. Dobra. Następne Sam pytanie. to przetestowałem w trakcie przerwy i mnie normalnie tepnęło. No, serwer jak zwykle pewnie ma jakieś problemy. Przepraszam Jestem za to. Wszędzie dookoła. Każdy podtrzymuje, by mnie by żyć, ale nie z każdym pozostanę na zawsze. Moim zadaniem jest podtrzymywać życie, ale gdy mnie zabraknie, czeka cię powolna śmierć. O matko. Powietrze. Jesteś za dobra w to. Mnichu Machanko dla ciebie i cześć Sibuna. Hejka, hejka. Hejo, hejo. To się zwiesiłam przez chwilę. Możesz spróbujmy. Spróbować wrzucić, aczkolwiek no. To mogą być te stare kartki? No mogą. Wszystko zdążyłam zrobić do WC i do kuchni i po rzeczy uzupełnić wodę. O, nice. Bardzo fajnie. Chociaż jedna za wszystkich. Tak. Nie no, żartuję. Ewentualnie może to być tlen. No, raczej. Spędziłem dziś 14 godzin w pracy i dałem radę. O matko bosko. Nie mogą mi wpisać więcej niż 13 jednego dnia, ale dodadzą godzinkę innego dnia po prostu. Mamy duże braki kadrowe w tym momencie i była taka potrzeba, by jeszcze zostać. Jezus, to brzmi przerażająco. Dobrze, to rozwalamy chyba, nie? A zgadłyśmy? To powietrze było, to dobrze no powietrze, zaczęła. No. A tak, tak powietrze się wydawało. Miało być na prawo od przycisku. Aha, o nie, przepraszam. Ja no to na wiem. Prawo, no to tutaj. A! Coś mi wybucha tu na twarzy. A ja? No zaraz... podsadziła i zadowolona. Zaraz cię tepnę, no czekaj. Sama się tepnę. Zaraz ci zrobię drogę. Już bym cię zrobiła. Zostawię klocki, żeby ich ze sobą nie nosić. Dobra, wezmę tą cząstkę bytu, bo już mi się stakują wszystkie. A to czekaj, ja zostawię resztę śmieci, o. A ja mam jakieś śmieci? Chyba nie mam śmieci. Dobra, wracamy do sali głównej. Dobrze, czyli mamy trzy cząstki, tak? Tak. No to dobra, to zostały to nam co, jeszcze... idziemy tam i w dół? No ja bym chciała, no właśnie tu... O Jezus, aha. Dzień dobry, panie zombie. Tu i tu chciałam, bo to są jakieś drabinki. Tu. Chciałabym, i co tu się idzie? Chciałam. O matko, tu jest jakaś wieża. A tu? Się dzieje. Jakiś crafting, jakieś... Wow! Coś włączyłam. Posuwasz klocek czerwony. No. To jest chyba do przyciągania, możemy, ale o co może, chodzi w można ogóle? By podłożyć tu proszek, ale wpierw musimy załatać dziurę. Tu jest jakaś skrzynka. Aha, tu jest proszek. Dobra, no to tutaj trzeba będzie jakiś piasek chyba, czy coś. Może to trzeba z góry? Nie, czekaj. Nie wiem, bo tutaj wygląda tak, jakbym miała to tu podłączyć. No, ale tu jest dziura, w sensie... Tu jest przejście i zakładam, że proszek trzeba tu podłożyć, ale tu jest dziura taka, że nikt tego nie przeżyje. Okay, więc zakładam, że to, co się tu robi... Albo nie. No, ale coś, że tu jest jakaś skrzynka. Aha, Kilof. Jest w stanie zbić blok rubinu. Dobra, wezmę ten Kilof. Ej, a tu jest przycisk. Wstanę na niego. Dobra. Na szczęście od 15 lipca mam 2 tygodnie urlopu. O, no to super. Tam po prawej dalej. Dalej się drzwi otwarły. Po prawej stronie. A, że tu. Tak myślę, bo tak było, tak to brzmiało. O matko, tu się szczyla. To jest coś chyba dla ja ciebie. Muszę iść do ciebie. No. Ale wypuść mnie. Wypuść mnie, to są straszne rzeczy. O, dziękuję. Puść mnie tu. Wczoraj były moje urodziny. O, wszystkiego najlepszego, Sibuna. Dużo zdrówka.
iż pełnienia marzeń. Dostałem od mamy Resident Evil 4 remake. O, no to żem super granko. Poszczelała i co mi to dało, żem poszczelała? Nie wiem. Może coś się zrobiło, ale nie zwróciłam uwagi. Ładnie. Kostek mi tu wylazł. Ale nie wiem, czy to było planowane, czy on się zrespił, bo ciemno było. Znaczy, ten kostek ogólnie był tam, jak ja weszłam też, więc... Chyba, że to jakiś inny kostek. Nie no, chyba ten. Patrzę, czy tu jest jeszcze jakaś... Bo nie wiem, czy mam stać na tym przycisku. Bo bym się rozejrzała. No, to wyszłam stąd. No, a, dobra. Rozejrzeć. Patrzyła, czy coś tu kowadło, się zmieniło. Kowadło na górze jest. Gdzieś tu. A, spadło, faktycznie. Spróbujmy to przesunąć. Coś to dało? Nie. Nie, wydaje mi się, że to się nie ruszy. A po co nam kowadło? Aha, tam nie, się zastanawiam nie się raczej, po co nam ta zbroja tutaj? Jaka ja tam jest no i po co nam ten proszek w sumie, bo... A możesz, no a dasz radę ten proszek tu położyć? Masz go? Gdzie? No tu jest dziura, tu brakuje jednego proszku. No wiem, ja go tu stawiałam wcześniej, tylko że problem jest taki, że to dochodzi tutaj ten sygnał, nie? I potem gaśnie, tak czy siak. Więc potrzebowalibyśmy tego przedłużacza takiego. To może ja pójdę stanąć teraz na przycisku, a ty zobaczysz, czy tam się coś zrobiło. Okej. Okay. Zbroja dla ozdoby. Strzeliłam w trzy te tarcze i one płonęły. Pewnie przestały, ale... No, bo płonęły pewnie, bo masz płonące strzały. No, w sensie widziałam, że trafiłam w nie, o. No ja już nie mam żadnego łuku ani nic. No kurczę, no nic tu nie widzę, żeby było specjalnie inne. Wydaje mi się, że to nam zrobiło to kowadło, no. Bardzo możliwe, no. Dobra, wyszłam. Okej. Okay. To może trzeba iść na górę do tej wieży. A jakby... No bo tu też jest jakiś piston na dole. Bo tu jest dużo różnych rzeczy. Tutaj jest w ogóle... Rzeczy. O, płytka. Ale nie wiem, czy ja mogę rzucać proszkiem tu. Nie, tu jest coś innego, dobra, to nie oglądam na razie. Ja wierzę, to chyba jednak coś innego jest. Gdzie znalazłaś płytkę? A, tu są te złote, tutaj. A, i jak rzucam masz... na nie, to ten. Tylko, że teraz są przyczepione te. A jakby zrobić teraz tak i teraz tak? To coś daje? Chyba nie, bo ja włączyłam ten... Zaraz, ten. Ha. Ja bym go chciała przyssać tam u góry. O. O, udało się. Dobra. I teraz go popchnąć tym drugim. I tamtym i przyssać tamtym. No i teraz mamy ten blok tam wysunięty. A to jest ten kilof do zbijania bloku rubinu. Czy to jest blok rubinu? I ja go mogę zbić? Czy nie? Piston i kowadło się pojawiły. A, okej. Okay. Do tego tak. Dobra. To można... Cześć, precelku. Cześć, Heniu. Popku. Cześć, Teo. Cześć, czaty. Macham tu, jak macham. Teo ci macha. Macham ci, zamówiłam Teo, sobie dzisiaj zestaw Lego z Pottera z 2018 roku, czyli pierwszy rok od odświeżenia serii. No, tak. Martu. Jako tako. Nie brzmi zbyt optymistycznie. Co tam masz? Mam koszulkę niebieską w paski, a tu mam łososia. Super. Coś nie dla mnie. Przepraszam. Nie lubisz łososia? No nie, przepadam. Znaczy no łososia bym zjadła jakiegoś takiego smażonego, nie? Albo coś takiego, albo gotowanego, ale to jest zapewne wędzony. Pomyślałaś. To ja chcę. Teo chce. Z Teo to ja mogę łososie jeść, a z tobą to nie mogę. Super. I co, postawisz ten blok rubiny tutaj po prostu?
Dobra, i wydaje mi się, że można by było go albo tutaj wcisnąć w tą dziurę, gdzie wcześniej był ten. I wtedy żeby pociągnęłoby się. Tylko no ja nie wiem, dokąd my to mamy doprowadzić. No najpierw może do tych drzwi. A nie, ale nie, no tu dobra. Żeśmy ale były. Ale tu brakuje cały czas klocka jednego. Aha, nie poprowadzić to może... tego, właśnie o to chodzi. Ja myślałam, że ten rubin ma być tu, ale to fajnie wzmocniło. Ale z drugiej strony no i tak nie wystarczy nam tego. Co z tym kowadłem? Tego sygnału. No właśnie. Może my mamy zrobić ten przedłużacz, ale no to... To też tak nie ma z czego za bardzo. Dobra, wezmę to, porozwalam, żeby ten... Nie, ten tego się bloku łączył. Nie ruszymy niczym. Pracelek wie co dobre. Jeszcze, żeby było zabawniej, dzisiaj są urodziny mojej mamy. O, jak fajnie. Dzień po dniu. Macie wszystko, co potrzebne, by to rozwiązać. Okej. Okay. Dobra, wezmę to na razie stąd. A wystarczyło, czy masz na tyle piasku, żeby w razie czego poprowadzić aż do drzwi? Wydaje mi się, że tak. Czekaj, bo tu zostanie mi 3, więc no, wystarczyłoby. A gdybyś ten blok faktycznie postawiła tu, na chwilę przynajmniej, tylko nie wiem, czy jak go stawisz, żeby on tam nie spadł. W sensie tutaj. No, czy on zasili ten piasek? Chyba nie. A nie, jednak tak. Okej, okay, dobra, aha, nie ważne. To w ogóle to łączenie tam nie było potrzebne, nie? No, cząstka by to. Dobra. Nie ma znaczenia. Ciekawe, czy tak było, czy po prostu faktycznie on sam w sobie zasila, więc starczyło na nim proszek położyć. Dobrze, to ja zostawię tu ten kilof. Nie będę go brała ze sobą. Idziemy na wieżę. A to tak dziwne, bo tu był ten crafting table i w ogóle. A może można było zrobić kostkę z tego proszku? No chyba, że tak. Ale to wtedy by nie wystarczyło do połączenia, wydaje mi się. Ale po co? Jak postawiłaś kostkę i wystarczyły dwa piaski, żeby połączyć. No właśnie. Jeden na kostce, jeden dalej, bo piasek sam w sobie zasilał. Łączenie było z myłką. On zasila do chyba 12 bloków. Aha. Aha, okej. Okay. Takie buty. Tu nic nie ma. W sensie nic nie widziałam tu nic. Tu jest powrót. Tu jest w ogóle jakieś takie śmieszne coś. To jest jakby ta druga strona, mi się wydaje. A tu się gdzie wchodzi? Tam jest? Tu? Gdzie? Tu weszłam jakoś na górę. Nie, moja droga, to jest chyba, to jest to, tu mamy to przejście do tej zapomnianej, czy jakiej tam na dole. No wiem, ale więc... tu na górę myślałam, że coś tu jest, ale chyba nie. Dobra, chodźmy tak. Ewentualnie sprawdzić z tej strony, czy jest coś? Nie ma. I tu po tym? Ja nie wiem, czy Hotaru jest aż takim łobuzem, żeby tu po ciemnicy jakieś rzeczy ukrywać. Jak spadnę, to Inoros. Jeszcze mam tu kurczaczki. Dobra. Tu jest jakiś spawn point. Mhm. Dobrze, to chodźmy tu może zerknąć. O! Ocitej. A, 2 na wschód, 3 na południe, 3 na wschód, 2 na północ, 2 na północ, 2 na wschód, 2 na wschód. To idę. No to 2 na wschód. A wiesz, gdzie jest wschód? No w tą stronę, tylko co ja mam stąd zacząć? Nie wiem. Nie. Ja mam wrażenie, że to będzie do skakania bardziej niż do tam. Bo tak to byś se szła i po prostu, wiesz, nieważne jaka jest podpowiedź. Wydaje mi się, że musisz skoczyć do przodu. To nie idę. Boję się. Dobra, 2 na wschód. Było fajnie. Pierdut.
Jest szansa, fajnie, że jak wszystko wybuchniemy, na do... Aha, to tak nie się do bo mnie. Bo ja nie umarłam, nie? Więc... Ej, no! Że jeszcze zapchnęłam. Bezczelność. Umarłaś. O Boże. A tu jest drabinka. Aha, drabinka była. No fajnie. Nawet nie pamiętam, czy coś tam ukryłem, wieki temu to było, ale chyba nie. No i mam 101 śmierci, super. Teraz ty idziesz. Ja nie wiem, gdzie idę. No to dwa na wschód, no. Nie mamy kompasu, to się nie liczy. Mi się wydaje, że tam nie ma wschodu. Znaczy, no wschód dla mnie to jest... Łajzo, nie myta. Ponotu, cwaniaku, z PKS-u. Zepsułaś piękną liczbę, no przepraszam. W ogóle zapadam się, to są jakieś kolce, co to no, jest? No bo to są stalagmity, no. To są z tych update'ów ostatnich. Swoją drogą i nigdy nie pamiętam. Wiem, że stalagnaty to są te, co się łączą. A to ja też nigdy nie pamiętam. Które to są stalaktyty i stalagmity, to nie wiem. Aha, pod F3 przecież można sprawdzić. Jezus. Tu jest East, tu jest South, tu jest North, tu jest West. Pani West. A które to wschód? East? Tak. No to do przodu tu. O, dobra. Matko Bosko. No i co teraz? Uczynam. 3 na południe. Tak. Ale południe... Aha, tu. O, matko. Czekaj. O, dobra, jestem. 3 na wschód. Czyli w tą. O, świetnie. Ja tego nie przejdę. To może zrobimy tak, że ja się będę do ciebie tepać też, co? Czy możemy. Ale to weź książkę. Coś? No wezmę, pewnie, że wezmę. Zleciałam znowu. Kurde, nie umiem tam trafić z powrotem. To ja spróbuję. No, spróbuj. O, nice. Idziesz do mnie? No. Dobra. Skacz, dobrze ci idź. Pinam się tu tak, że będę cała mokra zaraz. Czekaj, teraz 2 na północ. Ups. I żem spadła, fajnie było. Uważaj. Nie, bo nie wiem. Aha. No, najpierw z tamtą stronę, no. Do przodu. Siebie? Mhm, tak. Dobra. Mhm. Jeszcze raz. Nie, bo w ogóle zaraz zemrę, jak tam spadnę jeszcze raz. Możesz spróbować teraz ty skoczyć. Dobra. Ja tu stoję na shifcie. Dobra, wycofam się. No. Fajnie było. Czekaj, tu jest krawędź. O, dobra. Teraz na północ się, dwa. Może się tepnij tu. Dobra, moment. Albo skacz jak chcesz, nie wiem. Nie, nie chcę. Zamienimy się jak któraś następna spadnie, nie? Dobra. Na północ, czyli tu, tak? Tak. Uh-huh. Dobra. Dobra, skacz. Już? To nie musimy się wymienić. No. No! Podnoszę shift i spadam z krawędzi od razu. Ale już no, musisz spróbuję. Kawałek. No, musisz kawałek wcześniej. Się tu. O, chyba nice. Się udało. To teraz ty się do mnie tepiesz. Dobra. Tylko nie wiem, gdzie stoję, więc... Okej. Okay. Dobra, co następne? Następne mamy kolejne 2 na północ. Kaciemnica, no. Dobra, jestem. Okej, okay, nice.
Dobrze ci idzie. Dobrze nam idzie. To jest, wiesz, dwa na wschód i dwa na wschód, więc zakładam, że dwa przed siebie. Albo nie! Fajnie było. Dobra. Czekaj. Mam półtorej serduszka, więc chyba jednak coś zjem. Ja nie wiem, czy tam nie trzeba od razu na ten no brzeg skoczyć. Też mi się tak wydaje. Możesz skaczać. No ja muszę się podleczyć, bo ja nie mam życia. No ja mam też trzy serca, więc chwilę to zajmie. Przez chwilę nie patrzyłam, co tu tak ciemno. No, trafiliśmy w dziwne miejsca, bardzo. Chyba jest ten. Dziwne miejsce to tytuł nowego filmu od Hotaru, słuchajcie. Tak. Było ciche miejsce, na przykład to tam gdzie dziwne miejsce. A w ogóle jak ci się ciche miejsce podobało? No, byliście bardzo mi się podobało. W sensie, no tak dosłownie siedziałam na tym filmie jak na szpilkach. W sensie taki prawdziwy horror z prawdziwego zdarzenia. Dawno nie było takich dobrych horrorów. Nie, to musi być jeszcze na wschód. Fajny klimat. To musi być jeszcze jeden ten, bo nie doskoczysz z tego miejsca środkowego. Tak mi się wydaje. Spróbuj. Okej. No chyba, że na wprost. No dobra, bo ja o tym nie pomyślałam. A, dobra, tu jest niżej jeszcze jeden klocek, który widzisz. Zahaczyłam. Dobra. Dało się. Jej, możemy wracać. Wyłączyć F3. Spadam na dół. Też to zrobię, tylko się trochę podleczę. Na drabinkę, szybko. Nie dość, że właśnie grałem w grę, gdzie jest tak ciemno, co ledwo widać. Jeszcze w jakiejś mapie w Minecrafcie musi być ciemnica. Zaraz będzie jasno, spoko. Ale ogólnie muszę przyznać, że fajne te zadania. W sensie każde jest inne znowu, więc jakby dla mnie szacun za to, że ta mapka jest tak obszerna i jeszcze ma tyle różnych zadań do zrobienia. I nie wspomnę o tym, że pięknie wygląda, bo tu jakby w ogóle nie podlega no, dyskusji, właśnie. Bo każde miejsce jest zachwycające. Jakie no ładne. Tak a propos. Tam jest ściana zielona. Oho, kolejny ten. Checkpoint. Matko, co to za jajo. Powiem ci, Hotaru, że nic się nie przejmuj. Ja se kliknę też tak, bo chyba za daleko byłam. Nic się nie przejmuj, bo mnie się Sibuna też kojarzy z dziewczyną. W sensie jest dziewczyna, która ma taki nick i za każdym razem też muszę się łapać na tym, że Sibuna jest chłopakiem. Tak. Globus. O, no. Globus przedstawiający układ królestw osaczających Aikolandię jest błędny. Królestwa umieszczone są w niewłaściwych miejscach. Musicie rozgryźć ich aktualną pozycję na mapie świata. 1. Verenis to królestwo znajdujące się na północy na mapie świata. Tamtejsze tereny zdominowane są przez zimny klimat. Rozmiarem jest to stosunkowo małe królestewko. Czyli każdy jest opis tego, tylko pytanie, jak my mamy to zmieniać. Tutaj są wajchy i one będą odpowiadały chyba każdemu kolorowi, bo tu mamy białe, tu mamy zielone, widzisz? Aha, myślę, że to o to chodzi. Dobra, to może może weźmiesz tą książkę w łapkę. Tym razem ty będziesz czytała instrukcję, a ja odłożę tą starą. To... Zrobię sobie ładnego screenshota. Już będę czytać. Jak się to... Aha, take a book. Dobra. Więc tak, to pierwsze ten Verenis. Królestwo znajdujące się na północy na mapie świata. Tamtejsze tereny zdominowane przez zimny klimat i małe królestwo. Więc to pewnie ta biała plamka, tak? Chyba tak, bo tu jest coś większego, jasnego. No to trzeba ustawić, że to jest północ. Myślę. Tylko jak to zrobić do końca? Się mam tu kliknąć północ? Co mi to da, że to jest północ? A może tak i
tu północ? No i do czego odnosi się właściwie ta tablica? No bo... Myślę, że do tego, co tu mamy na wprost. No ale na wprost mamy jeszcze to drewniane takie śmieszne. No ale to po drugiej stronie też tak jest, tylko tu patrząc na białe jest chyba mniej niż po drugiej stronie. Ten globus też zajął 5 lat. No, nie dziwię się wcale. Dużo większe ogólnie tutaj. Aha. Dobra, spróbujemy. No dobra, ale to... czyli odznaczyć wszystko i zaznaczyć północ, dobra. Tak myślę. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Mirat to królestwo znajdujące się na zachód od Kandarii. Ogarnięte przez piasek, rozległe tereny rozciągają się aż do Aikolandii na południu. Rozmiarem jest to kolosalna pustynia otoczona górami z obu stron, oddzielającymi ją od reszty królestw. Pustynia. Wszystko na dół, tylko ta jedna w górę, czyli to jest w drugą stronę. Dobra. Okej. No to pustynia to jest tutaj jakaś. Tak, a możesz przypomnieć nazwę tej pierwszej? Bo to może być... Tej pierwszej to Werenis. Ja sobie to narysuję, bo tam jest położenie, ona północ, na południe, od na zachód, od czegoś tam. Werenis miałyśmy na północ. Tak, na północy. No dobra. I w sumie tylko tyle, że przez zimny klimat i że małe jest. Dobra, a czy możemy przejść do trzeciego na przykład? Coś, do trzeciego. No. Kandaria to królestwo na wschodzie mapy świata. Góry siwe oddzielają to dżunglowe królestwo od Mirat i Werenis. Jest to na wschodzie. Tak, no. Jest to spora dżungla połączona z pasmem górskim biegnącym przez Aikolandię oraz obrzeża Mirat. Jeszcze raz. Od początku. To jest, jak się nazywa? Kandaria? Kandaria. Na wschodzie. I mamy napisane, tak, że pasmo górskie oddziela czym? Od czego? Czekaj. Pasmo górskie biegnącym przez Aikolandię oraz obrzeża Mirat. Ale z której strony? O matko. Czekaj, od początku. Góry siwe oddzielają to dżunglowe królestwo od Mirat oraz Werenis. Dobra. Okej. Od Mirat i Werenis, no. No i potem jest, że to jest spora dżungla połączona z pasmem górskim biegnącym przez Aikolandię oraz obrzeża Mirat. No dobra, no. Zobaczymy. Potem mamy archipelag Kondar. To pierścień wysp znajdujący się na zachód od Aikolandii na Morzu Krystalicznym. Archipelag składa się z 4 wysp. Vandor, Atrion, Elarat oraz Corin, z czego 2 ostatnie mają korzenie elfickie. Na zachód od Aikolandii, czyli Aikolandia jest w środku. No a chyba tu tak. Będzie... Okej. I teraz jakbyś mogła przeczytać to drugie, co było. To, co żeśmy zostawili na później. Mirat to królestwo znajdujące się na zachód od Kandarii. Ogarnięte przez piasek, rozległe tereny rozciągają się aż do Aikolandii na południu. I rozmiarem jest to kolosalna pustynia otoczona górami z obu stron, oddzielającymi ją od reszty królestw. Trochę wygląda tak, jakby Aikolandia była całkiem na południu, a Mirat było w środku. No nie wiem. Dobra. Tu mamy tą dżunglę. Dżungla była na wschodzie. Jeszcze na samym końcu jest Aikolandia. Aha, to jeszcze tam coś mamy. Tak, dżungla? To jest ostatnie. No. Niegdyś znana jako Hotarulandia, to królestwo najdalej wysunięte na południe, na kontynencie, najbliżej morza. Okay. No dobra. Archipelag Kondar jest bliżej Aikolandii niż innych królestw. Okej. I tu mamy To wygląda Mirat. To tak, jakby to był ten archipelag, bo tutaj są jakieś
pseudowysepki z tej strony. Mirat będzie na południu, no, to ja spróbuj nie... archipelag dać. Tylko, na... że tutaj nie ma chyba, że to dotyczy tamte. Tego. Na to zachód. Archipelag na zachód, tak? Czyli w górę mają być... Zachód ma być w górę, reszta w dół. Dobra. Okej. Okay. Ejkolandię dla ułatwienia macie ogólnie zaznaczoną od samego początku. Aha. A gdzie jest Ejkolandia? Ona... nie. Tutaj? Tutaj chyba. Nie, to jest dżungla. No to wygląda to jakby nie wiem, gdzie. To był Mirat. Nie, dobra. Nie wiem. Dziwne to jest. Ale tu się coś otworzyło. Że... Tak? A to, czy to było otwarte? Już nie wiem. Nie widziałam. No tu jest cząstka bytu, to chyba dobrze zrobiłyśmy. Dobrze zrobiłyśmy. Jej! Ja nie mogę, już mi mózg wybuchał. Tak dla ciekawskich nie pokażę wam, bo mi broadcast wywala obrazek. Chciałam pokazać, jak wyglądają moje szkice mapy. Ale wam nie pokażę. Dobrze, czy ja mogę tą książkę tu gdzieś zostawić? Nie ma miejsca. Wrzuć ją pod spód. Ja tam dorzucę strzałę. No, cześć, Dead Silence. Ale zrobiłyście. No, podobała się moja geograficzna zagadka. Jedna z moich lepszych chyba. No, bardzo fajna jest. Wszystkie takie tego typu logiczne rzeczy mi się zawsze podobają właśnie. Ten nie jest pierwszy i leży na lewo od tamtego. A tamten nie sąsiaduje z tym jednym. I takie rzeczy. Spoko. Ja tu jeszcze popatrzę, czy są tu jeszcze... A, nie da się przejść. O, myślałam, że jakieś punkty wyhaczę, czy coś. A tu dupa. Ale może z drugiej strony. Tu jest jeszcze, patrz, jakieś takie okno jest, widzisz? Na świat. Okej. Okay. Nope. Nie. No dobra. Gdzie tu jest wejście? Tu. Aha, dobra, bo tu żeśmy doszły już do końca. To chyba trzeba na drugą stronę teraz. Ile masz w bo ogóle? Mamy 5? 6 cząstek bytu. Oprócz tego mam jeszcze kamień Ascalon, który wygląda identycznie jak cząstka bytu, ale no chyba nie jest to samo. Ja myślę, że ich udało na skróty. Aha. U serduszka tylko. Jest nadzieja, że stąd jest wyjście. O, tu się coś skapuje. Jakaś coś woda. Coś jest jeszcze pod spodem, ale tu jest tylko światełko. Jezus! Creeper. Więcej creeperów. A tu poszłaś? No tu są schody. No, w dół poszłam. Jest zimno. Jeronimo! Punkt odrodzenia kliknęłam. Dobrze. Coś tu jeszcze mruczało przez chwilę. Mrał. Chyba o, to trzeba jest... wysunąć. Chyba albo coś. Tak. Pytanie nie czym? Kamień jest ze starego sidequesta, więc już chyba nawet nie jest ci potrzebny. A, okej. Okay. Macie taką dokokrzoną zbroję, że wysokość wam nie straszna. Tak. Super, jesteśmy wykokrzone. Co tu się robi? Tu jest jakaś skrzynka. No ominęłaś Jadeity, no. Ale nie, gdzie? Po drodze no, na górę? Skrzynka? Nie, no tu po punkcie odrodzenia. Gdzie ty jesteś w ogóle? A kuku, do góry popatrz. Znaczy, ja jestem w środku, tam gdzie byłyśmy. Aha. Że ty... Aha. Wlazłaś po tych lianach. To jeszcze zanim się wchodziło, to tutaj była skrzynka. No, rozumiem, jak powiedziałeś, że punkty odrodzenia. Nic mi to nie dało, ale fajnie jest, wysoko. Super. Cieszę się twoim szczęściem. Zapalę sobie światełko. Zapal sobie światełko, tam jest jakiś ten... balkonik, do którego się na pewno trzeba dostać.
Może coś w wodzie jest. Ups. Oczywiście, że jest. A co tam widzisz? Na razie tunel. Tunel? Tak. I przycisk. A faktycznie. Aha, wow. Czy ja wciskam, a ty skaczesz? Super, no na pewno. To chyba jakieś kpiny są. Świetnie. O Boże, cześć Zygmunt. Cześć. No, to klikaj. Słyszę twoje tuptańsko. O, jesteś tu przy ścianie. No bo jestem tu obok, no. No, super. Na pewno mi się uda. No, ja sobie poczekam. Tu mi się jedno wysunęło i się w sumie nie wsunęło z powrotem. Trzy, cztery. Ja nie umiem przeskoczyć na ten obok. Cztery. Jeszcze te liany mnie spowalniają, więc no, pozdro. Nie da się. A może nie możesz się dostać wyżej? Tam na przykład po lianach gdzieś, gdzie ten najwyższy się otworzy? No właśnie nie, bo one są tylko do tych punktów, gdzie są te niebieskie. Nie, no, da się, ponad ale, te niebieskie. Ja wiem, ale to się otwiera... Ale wiesz, o co mi chodzi, żeby po... Ha. Wydaje mi się, że się nie będzie dało, ale no... Nie wiem. Może nad jakiś punkt niebieski i spaść po prostu, czy coś? No, tylko, że one zawsze do tych punktów. Ja tą jedną weszłam dosyć daleko tam na taki kwadracik. Jest taki kwadrat wystający. A czy ten przycisk otwiera całą tą długość? Wydaje mi się, że tak. Tutaj jest jeszcze droga. Wydaje mi się, że ponad niebieskie się nie da. Pytanie brzmi, czy z jakiejś wysokości na przykład da się zeskoczyć na coś po drodze poniżej, żebyś mogła sobie kilka przeskoczyć tych kamieni, jakby opuścić, wiesz, o co chodzi. Tu jestem tak blisko. No, wiem, byłam tam. To się nie da skoczyć stąd. A jakbyś mnie włączyła i by mnie wypchnęło, to może bym trafiła. Dobra, leci. A tam skrzynka jest po drodze pod jednym z tych niebieskich bloków chyba. Też nie jestem pewna, czy to skrzynka. Nie, zapchnęło mnie. Szkoda. Teraz sobie przynajmniej zobaczę, jak to wygląda. Albo nie zobaczę, bo było za późno. Kurde, to jest strasznie trudne. No z tego się też nie da, jakby z tych lian się nie da przeskoczyć, nie? Żeby można było, wiesz, zrobić jakieś jumpa o dwie kratki wstecz, nie? Dobra, to zrób mi, wieście. Kurde. Może będę odliczać. No. Będzie ci wygodniej? Dobra. No. To 3, 4. A Jezus, nie, no to jest tragedia jakaś. Ja w ogóle nie wiem, jak w tym tempie można to zrobić. No ja właśnie też nie, bo jeszcze zahaczam o te liany po drodze, więc mnie blokują. 3, 4. Albo mnie ten blokuje. Dobra, nie, ja se stanę na tych lianach i zacznę od tego punktu. No. 3, 4. No, na pewno jeszcze z tymi skosami tu po drodze. Nie, nie. Co to może? No. 3, 4. Jezus Maria,
Ale widzę, że coraz wyżej wchodzisz. Co za gówno! Trzy, cztery. Teraz się okaże, że tam po drodze gdzieś był jakiś przycisk, który by blokował ten klocki. No właśnie. Czekaj, się najem. No. Trzy, cztery. Potaru napisał, jak się zlituje, to mogę ci pozwolić oszukać. Jak ja się zlituję, to... No. Nie zacznę przeklinać. Trzy, cztery. Nie mogę. No nie da się tego zrobić. To jest jakieś gówno. Nie podoba mi się. 2 na 10. 3, 4. Ja tylko słyszę... Za szybko. Za szybko to lata. Może jest jakiś patent na to? Nie wiem, kurde. No, może jest. 3, 4. A, teraz to za szybko wyskoczyłam. Nie, bo nie trafiłam w przycisk. Aha. 3, 4. Okay. Kurczę. Chciałam być sprytna i szybciej, a się nie dało. 3, 4. Mała, czekaj. No właśnie zauważyłam, że coś nie mogę kliknąć. Nie pykło. Czekaj, może ja bym tą tarczę odłożyła. O, to on nie będzie działać. 3, 4. Do 8 prób i zezwolę na game mode. Jak ja ci zezwolę na coś, to ci opadnie. Jak będę se chciała, to se użyję. Nie potrzebuję pozwolenia. Dobrze, jeszcze raz poproszę. Ej, może ja bym od razu wskoczyła na tamten klocek, tylko kurczę, z tej liany to mi się chyba nie uda. 3, 4. O, dobra. Jestem na tym klocku. Ała! Zepchnął mnie drugi, no kurde. Jeszcze raz. No. 3, 4. Kurczę, no! No ale przy tych... Teraz przy tych krawędziach się nie da, bo to tam trzeba wyminąć, a jakby nie ma na to tyle czasu. 3, 4. Nie, no nie, w dupie mam to. To czekaj, wracam. Sorry. Nie, moim zdaniem, ja tego nie umiem zrobić. Za bardzo frustrujące, nie mam na to czasu dzisiaj. Dobra. Biorę cząstkę i spuszczam proch. Wpuściłaś mi proch. Ania Rage. Co to za proch? Mogę się go pozbyć? Bo tak. Wygląda tak, jakbyś mi kupę na głowę zrobiła, więc... Nie, niekoniecznie o to mi chodziło. Dobra, spuszczam się na dół. Oczywiście, że wpadłam prosto na klocek. Tam kupę. Niech to trochę poskacze. Ja nie mogę, bo tam trzeba głęboko nurkować, a nie dopłynie. Ania nie umie w tunele pod wodą, więc nie. Cię umie świetnie, ale nie dzisiaj. O Boże, dobra, zaraz cięcie trzeba zrobić. Boziu! Co to było? Dobra. Cięcie.